Remisem 1-1 zakończyła się sobotnia potyczka w Artygorzów z rezerwami Górnika Zabrze w ramach piątej kolejki trzeciej ligi piłkarzy. Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0. W pierwszej połowie mieli przewagę, ale w drugiej to młody zespół ze Śląska był znacznie groźniejszy. Zabrakło znowu konkretów. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że zawodnicy nie mają tak jakby takiej mądrości w rozwiązywaniu sytuacji. Szkoda tej czerwonej kartki, bo wydaje mi się, żebyśmy ten mecz przechylili na swoją korzyść. Wynik otworzył w 12 minucie strzałem głową Paweł Kraus. W 71 wyrównał kapitan gości Marcin Wodecki. Ostatni kwadrans goście grali w osłabieniu, ale Warta tego nie wykorzystała. W 87 minucie po tym strzale Dawida Ufira piłka znalazła się w bramce, ale sędziowie uznali, że wcześniej był spalony. Straciliśmy tego gola. Dla mnie to jest kuriozum. No, zawodnik na tym poziomie, to jest czwarty poziom rozgrywkowy, kręci nam lody w polu karnym. Ja nie wiem, jak mam to nazwać. No, czterech zawodników ominął, dwóch położył, strzelił szybkiem buta. No, takie bramki to są można w lidze mistrza strzelać. Leo Messi, a nie tutaj w czwartej lidze.